Właśnie mijają 4 miesiące od pożaru składu odpadów niebezpiecznych w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice. Ogień objął około 6 tysięcy m2 nielegalnego składowiska. Chmura toksycznego dymu unosiła się nad miastem przez kilka dni i widoczna była z odległości kilkudziesięciu kilometrów. O sprawie na jakiś czas zrobiło się cicho, ale teraz wróciła ze sprawą dyskusji na sesji Rady Miasta. Poszło o brak pieniędzy na posprzątanie po pożarze. Magda Sincewicz. Najpierw na miejscu pożaru działał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, potem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a później sanepid. Teraz swoje prace kontrolne przy ulicy Wyzwolenia kończy Straż Pożarna. Wciąż jednak nie wiadomo, jak długo to potrwa. Wszystko przez spór. Przyszła już odpowiedź od marszałka województwa śląskiego, gdzie ewidentnie, jeżeli chodzi o kwestię usunięcia tych wszystkich szkód, leży po stronie miasta. Z tego co wiem, no miasto wystąpiło oczywiście tutaj do właścicieli, którzy, to jest kilka spółek, którzy zarządzają tutaj tym terenem, gdzie ten pożar był. No i jesteśmy w takim tak zwanym zawieszeniu, bo z jednej strony jest sytuacja patowa, czyli miasto nie posiada wystarczających środków, z drugiej strony, no jak to oczywiście tutaj kilka spółek, no to będziemy pewnie to dochodzić na drogach sądowych. Zgodnie z ustawą o odpadach miasto prowadzi obecnie postępowanie, którego celem jest usunięcie substancji niebezpiecznych. Kto za to zapłaci? Koszty oczywiście tego będą musieli pokryć prawdopodobnie mieszkańcy miasta. No niestety tutaj w tej sytuacji wygląda to tak, że zgodnie z artykułem 26a, jeżeli zobowiązanym do usunięcia odpadów jest gmina, koszty pokryją mieszkańcy lub ewentualnie dotacje czy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska albo wojewódzkiego, ale w tej chwili są to tylko pożyczki. Wiadomo, że ilość odpadów, które pozostały na miejscu w wyniku pożaru, to około 10 tysięcy ton. Koszt ich usunięcia będzie szacowany przez wyspecjalizowane firmy, kiedy wszystkie służby zakończą już swoje prace.